Nie słychać już szmerów. Temperatura również wróciła do normy. Za kilka dni będziesz się czuć doskonale. Sam zobaczysz, ogórku. Rozumiesz? Mówię ogórku, ponieważ jesteś ogórkiem morskim. Dobrze, zawieziemy cię do domu. Kseniu, jesteś tam? Tak jest, co tam? Mamy tutaj nagłą awarię, na górze, na mostku. Maszyna do czekolady zwariowała i nie można jej wyłączyć. W pływaku prawie wyczerpała się bateria. Zamierzałam ją wymienić, ale to może poczekać. Będę u was za chwilę. Zdaje się, że pływak jest akurat gotowy. No proszę, miło i wygodnie. Ciekawe, gdzie jest Ksenia? O, tu jest naprawdę ciemno. O, tak lepiej. Dobrze, morski ogóreczku. Tutaj cię znalazłem. Wyskakuj. Dziękuję. Na pingwinie skrzydełko. Zdaje się, że zostałem tu uwięziony. Ale poradzisz sobie z tym, Pinio. Za chwilę wszystko wróci do normy. Dobrze, zrobiło się tylko trochę ciemno. To wszystko. Nie ma się czego obawiać. Po prostu zawiadomię oktostatek. Halo? Pinio do oktostatku. Czy ktoś mnie słyszy? Odezwijcie się! Halo? Radio nie działa. Bateria jest wyczerpana. Proszę, kapitanie. Naprawione. Na przyszłość pamiętajcie, że pianki wkłada się do czekolady po wyjęciu pojemnika z maszyny. Dziękujemy. Dobrze, posprzątajcie ten bałagan i wracajcie na oktopokład. Tak jest, kapitanie. Już się robi. I trzymamy kurs. Dusiu, sprawdź listę. Kocurro? Jestem. Ksenia? Jestem. Kolumbik? Obecny. Profesor Atrament? Tak, jestem. Natek i Tuptusie. Rozumiem, że to tak. Kapitan Barni? Dusiu, przecież stoję tuż za tobą. Wykonuję swoją pracę. Pinio! Pinio? Pinio, zgłoś się! Pinio! Zatrzymać statek! Gdzie on jest na 7 oceanów? Oktolatarka pomoże mi coś zobaczyć i może wymyślę, co dalej robić. Bu! Piniek! Piniu, gdzie jesteś? Juhu! Piniu! Piniu, jesteś tu? Gdzie się podział pływak? Lepiej włączę lokalizator. O nie! Kapitanie, Pinio chyba jest w pływaku uwięziony na skale w wielkim rowie oceanicznym. Piniu, zgłoś się. Halo? Halo, Piniu! Jego radio chyba nie działa. Bateria pływaka już się wyczerpała. Dusiu, uruchom oktoalarm. Oktonauci, na stanowiska. Moi drodzy, nie traćmy czasu. Musimy uratować Pinia. Kocurro, Kseniu, do pływaka C. Kto ty jesteś? Bu! Ale mnie wystraszyłeś. Przepraszam, pytałeś, kim jestem. Tak, no tak, więc kto ty jesteś? Bu! Ale proszę, przestań to robić. Ale co? Straszyć mnie. Nie chciałem cię przestraszyć, przepraszam. Och, dobrze, więc jak ci na imię? Bu! 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 Nazywam się Bu. Jestem Ryba Duch. Co? Ryba Duch. Wszyscy uważają, że jesteśmy straszne, bo potrafimy widzieć na przestrzał, no i umiemy robić to. Z oczami. Ha! Widzisz? Jej! No tego można się przestraszyć. Tak, wiem! Według naszego lokalizatora pływak utknął dokładnie tu, w tym rowie. Kapitanie, nasz statek się tu nie zmieści. To prawda. Kseniu, zostań tutaj. Przyda się holowanie. Kocurro i ja wychodzimy. Hej! Chciałbyś się pobawić? Teraz? O, czemu nie? To gra. Zgadnij złotko, co widzi me oczko. Jedno z nas się rozgląda i mówi pierwszą literę tego, co widzi, a drugie musi zgadnąć, co to jest. Cóż, tutaj jest trochę ciemnawo, ale dobrze. Zgadnij złotko, co widzi me oczko. To coś zaczyna się na P. Czy to pingwin? Nie. Plankton? Nie! Poddaję się. Co to jest? Polarny miś! Dobrze, teraz ja. Zgadnij, złotko, co widzi polarny miś? Ten miś polarny to kapitan Barni i Kocurro. Przybyli, żeby mnie uratować. Piniu, nic ci nie jest? Nie, kapitanie. Utknąłem tu, kiedy wyczerpały się baterie w pływaku, ale w porządku. A ten mały koleżka koło ciebie to kto? O! To mój nowy przyjaciel. Bu! Na kocie wąsiska. A co to za dzika oceaniczna bestia? Nie jestem żadna bestia. Nazywam się Bu. Jestem rybą duchem i widzę rzeczy dookoła głowy. Aha. Kseniu, opuść linę holowniczą. Już się robi. Przymocujemy ją do pływaka i zaczniemy ciągnąć. Dobrze, podnosimy. Tak trzymać. Ostrożnie. Kapitanie, uwaga! Co się tam u was dzieje? Wszystko w porządku? W porządku, Kseniu, ale skała zagrodziła nam drogę i nie możemy się ruszyć. Kapitanie, i co my teraz zrobimy? Kocurro i ja postaramy się usunąć ten ogromny głaz z twojej drogi. Potem Ksenia zacznie cię ciągnąć. Trzymaj się z daleka od skał. Ale skąd będę wiedział, dokąd płynę? Pływak jest do góry nogami. Nie będę widział, jak sterować. Ha, chyba wiem, kto ci może pomóc. Serio? No pewnie, że tak. Bu! Jasne, pomogę ci tym sterować. Oktonauci, do dzieła! Zaczynamy na 3, Kocurro. 1, 2, 3, haj! Teraz ciągnij, Kseniu! Dobrze, teraz skręć troszkę w lewo. Aha, dobrze. I jeszcze w prawo. Tak jest! A teraz w lewo, odrobinkę. Ha! Wspaniale, Piniu! Możesz już płynąć prosto. Udało się! Daliśmy radę! Tak! Doskonale, załogo. Dziękujemy, Bu. Komu? Mnie! Bu!